Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy. Historia zaczyna się na JFK. Zanim nie posłuchasz, na razie się nie śmiej. Żenujące przesłuchanie przez robota z ambasady. W Łomży nie ma teraz żadnej roboty. Na Greenpointzie jest już siostra i kilka koleżanek. Trochę jej pomogą, bo trudno jest samej zdobyć pracę na samym początku. Potem wszystko wraca do porządku. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Pamięci nie zginie. Ho, ho, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak. Najpierw popatrz proszę, tu jest National Avenue. Niedaleko stąd, w dwupiętrowym domu mieszka Łukasz Bułka z Nowego Dziennika. Tu jest jak w domu, chociaż to Ameryka. Pierwszą pracę miała w restauracji na Bronxie. Bała się wracać po nocy pociągiem. Poza tym łapał ją za pupę szef, jak to u Włochów. Znalazła coś innego, rzuciła ją bez żalu. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Ha! Ho! Greenpoint jest wielki na wieki. Największa atrakcja światowej turystyki. Turyści tu spędzają przeciętnie 8 lat. Mimo że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat. Masz met na Queensie albo cuda na Jackowie. Też jest cudownie i tego mi nie powiesz, ale ona jednak na to miejsce trafiła i tutaj chyba będzie żyła. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak, o Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Koniec odcinka pierwszego.